Witajcie na maratonie filmowym odcinków z widzami. W pierwszym odcinku 3 dni temu były stanowiska widzów. 2 dni temu były auta widzów. Jeden dzień przed tym odcinkiem były motocykle. W tym odcinku rowery moich widzów. Zatem zapraszam do oglądania. Pierwszą osobą tego zestawienia jest Skubi. Skubi, pozdrowienia dla Ciebie. Skubi chciałby nas zaprezentować mi i widzom jego rower. Rower składał całą zimę, wszystkie części kupował sam. Chciał złożyć swojego dreambike'a. Jak mu coś się spodobało, od razu zbierał na to kasę lub od razu kupował. Jest to rower na ramię Dartmoor Hornet 2017, rozmiar L. Ma on wzrostu 183 i jest dosyć dobra. Amortyzator RockShox Yari, 180 mm skoku. Jeżeli chodzi o koła, to obręcze Dartmoor Cruiser, szprychy Sapim, piasty Dartmoor Reel, opony Maxxis DHF, tarcze Hope 80 mm, mostek NS Bikes, tak samo jak gripy, korba Shimano Z, obejma Hope fioletowa, siodełko i sztyca na razie ze starego roweru, pedały Dartmoor Stream, a jeżeli chodzi o resztę specyfikacji, to może on wymienić Wam w komentarzu, jeżeli będziecie chcieli. Widzę, ma nadzieję, że rowerek bardzo się spodoba i jeżeli chce ja albo moi widzowie, czyli Wy, zobaczyć efekt końcowy roweru, to może on mi wysłać zdjęcia, napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Dzięki za wysłanie zdjęć i opisu, ocena 7,5 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Dawid. Dawid, pozdrowienia! Dawid wysłał nam Treka Madon SLR6, rama z włókna węglowego OCLV serii 700, profil rur KVF, regulowany rozdzielacz Isospeed Madon, maszt siodłowy z mikroregulacją, zwężana główka ramy, wkład supportu BB90, hamulce szczękowe z bezpośrednim mocowaniem, ukryte prowadzenie linek i kabli, centrum sterowania, precyzyjne umiejscowienie bidonu, aerodynamiczna prowadnica łańcucha ro 3S, kompatybilność z Duo Trap S. Oś przelatowa 12 mm widelec całkowicie z włókna węglowego rura sterowa z włókna węglowego haki koła z włókna węglowego zintegrowany hamulec madon mamy tutaj również manetki Szymano 11 biegowe korbę 46x38 kaseta 1428 a jeżeli chodzi o łańcuch, pedały i inne komponenty, których już nie będę wymieniał, napiszcie mi w komentarzu prawdopodobnie ja albo ten widz wam podamy jeżeli zastanawiacie się ile kosztuje taki rower, to jest to cena całkowita 34 500 zł waga jest to 700 kg. Jeżeli zastanawiacie się, jaką ocenę dam, będzie to 8,1 na 10. Zobaczcie w opis, że nie tylko cena roweru się liczy. Liczy się to, gdzie zrobicie zdjęcia, czy będą to zdjęcia pod domem i tak dalej. Znacie tą serię, znacie wymagania. My przechodzimy dalej. Następną osobą tego zestawienia jest Marcin. Marcin, pozdrowienia dla Ciebie. Marcin wysłał nam konę. Rower przeszedł kilka modyfikacji i trochę różni się od oryginału. Hamulce Shimano SLX, zarówno przód jak i tył. Przerzutki Shimano XT, amortyzator przedni jest to Bomber 44, tył Fox Float RP2. Rower używany był do jazdy turystycznej i do skakania zarówno na trasach, górach, jak i miejskiej dżungli. Rowerem jeździ się bardzo wygodnie. Na koniec pragnę jeszcze dodać, że subskrybuje mój kanał, jest na grupie na Facebooku i obserwuje mojego Instagrama. Wbijcie na Instagrama, jego nazwa to gdzie taniej, jeżeli chcecie zostawić obserwację, jeżeli nie, to nie. No a jeżeli chodzi o Marcina, no to by było na tyle. Ocena 7,4 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Patryk. Patryk, pozdrowienia. Patryk pomyślał, że wyśle nam swój rowerek. Jeżeli chodzi o ramę, jest to Morwood Makula 2014L, amortyzator Boxer 2014, damper Bostoy, siodełko Fly SDG, kierownica FU40 bars heble door z nowymi klockami przód i tył, na tarczach 203 mm przód o 180 tył oraz kaseta Shimano XT, tak jak i łańcuch. Rowerek w bardzo dobrym stanie, idealnie jeździ się nim na kole i wyskakuje. Amorki po serwisie, wszystko serwisowane na bieżąco, rama ma bardzo przyjemną geometrię. Nie widział drugiej takiej w Polsce, więc ma nadzieję, że Robert się spodoba. Ocena 7,8 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Maciej. Maciej pozdrowienia. Maciej są nam pierwszego w tym zestawieniu Betwina Rockridera 540 MTB. Zakupiony 3 lata temu. O sprzęt SRAM, oprócz hamulców. Tutaj są Shimano. Opony mamy Maxis, skok, amortyzatora 150 mm, wymienione kilka innych części. Jeździ się fajnie i przyjemnie, robi się dużo kilometrów. Zwiedził nim bardzo dużo miejsc w Polsce. Był on na filmie u mnie, na zdjęciach kolegi, który zgłosił Rometa. Zobaczcie sobie, jak te zdjęcia wyglądają. Widz ten prosi o dobrą ocenę i prosi o niedodawanie zdjęcia z karteczką. Oczywiście masz do tego prawo, tylko muszę po prostu nie zapomnieć go nie dodawać. Także Damian, nie dodawaj. Ocena 8 i 3 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Kacper. Kacper pozdrowienia. Kacper pokusił się, żeby wysłać swój rower. Jest to Hillmaster przerobiony na Audi. Ten rower przeżył długą historię. Kupił go w 2016 roku. Miał na nim poważny wypadek, cały został zniszczony, więc go sam odrestaurował. Przerzutki Szymano, rama aluminiowa, nowe naklejki, nowe zębatki, hamulce, kierownica, nowy łańcuch, opony do zmiany. W naprawę włożył 300 zł. Witam, pozdrawiam wszystkich gorąco. Od domu odjechał 24 km, by zrobić te zdjęcia. Liczy na ocenę 7 i 6 na 10. Dobra, przyjmijmy tak, że jeżeli dasz się karnąć, daję ci ocenę 7 i 6 na 10. Teraz jest 6 na 10. Kolejna osoba tego zestawienia to Bartek. Bartek, pozdrowienia dla Ciebie. Bartek wysłał nam rower marki Diamondback Haze 2.0. Rower używany głównie po mieście, ale i również do latania na średniej wielkości hopkach po lesie. Widziałem też że jest na grupie na Facebooku i dał suba. Ciekawą ocją w tym rowerze jest Remote Dropper. Jest on na przycisk, który bardzo ułatwia mu jazdę poprzez podnoszenie i opuszczanie siedełka z przycisku. No i to by było chyba wszystko według Bartka. Ocena 7,8 na 10. Dzięki wielkie za wysłanie zdjęć. No i ostatnią osobą tego zestawienia jest Suchy. Naprawdę nazywa się Mateusz i chce pokazać swój rower do trialu. Jest on na kołach 26. Rower kupił latem 2019 roku i od tamtego czasu uczy się trialu rowerowego. Rower sprawuje się świetnie na skyparku i po po kamieniach czy na murkach. Niestety przez brak siedełka i bardzo lekkie przełożenie 18 zębów z przodu, 15 z tyłu ciężko jeździ się po mieście. Jest to rower seryjny, to o częściach będzie mało. Widelec i rama są aluminiowe. Opony Maxis z przodu z tyłu Ardent, hamulce przód Avid BB5, hamulec z tyłu hydrauliczny szczękowy. Dodaj jeszcze, że wolnobieg jest zmieniony na korbie, a nie na tylnej piaście, a tylna obrędzie jest nacięta szlifierką, żeby poprawić siłę hamowania. Widzen dołączył na grupę na Facebooku i tam zamieścił widziem filmik ze swojej jazdy, ze swojego skakania na tylnym kole, bardzo fajny i ocena dla Ciebie suchy, 7 i 7 na 10. W tym odcinku to by było na tyle. W tym odcinkiem kończymy maraton. Jak widzicie, głos mam już naprawdę zdarty, bo nagrywałem 4 odcinki jednocześnie. Jeżeli doceniacie moją pracę, zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek. A tymczasem do usłyszenia!